Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii to, śmielę się powiedzieć, jedna z najbardziej aktywnych naukowo jednostek Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Pozyskaliśmy do tej pory 19 grantów Narodowego Centrum Nauki. Wcześniej były to granty Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jesteśmy autorami ponad 150 artykułów w wysoko opunktowanych czasopismach zagranicznych oraz uczestniczyliśmy w ponad 50 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Oczywiście za sukcesem stoi znakomity zespół naukowy o specjalnościach z zakresu nauk chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Doskonałe zaplecze laboratoryjne, które staramy się ciągle doskonalać i unowocześniać, oraz współpraca naukowa z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia podnoszenia kwalifikacji naukowych, zawodowych, ale również pozyskiwania funduszy na rozwój naukowy spoza Politechniki Białostockiej. Badania naukowe pracowników katedry koncentrują się wokół grantów NCN-u, prac zespołowych, prac własnych oraz działalności kół naukowych. Obecnie realizujemy granty Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem profesora Włodzimierza Lewandowskiego. Celem tych projektów jest otrzymanie nowych substancji, materiałów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, antyutleniających czy nawet antyrakowych o możliwym zastosowaniu w przemyśle spożywczym, biotechnologicznym i przemyśle farmaceutycznym. Materiałem wyjściowym do syntez, do otrzymania tych materiałów są substancje naturalne pochodzenia roślinnego z grupy związków fenolowych, a także ekstrakty roślinne, które pozyskujemy z produktów naturalnych oraz produktów odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego. W katedrze prowadzone są również badania możliwości zastosowania naturalnych biosorbentów, jakimi jest kwas alginowy, alginian wapnia oraz biomasa do usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych oraz ze ścieków, badania toksyczności i cytotoksyczności zanieczyszczeń środowiska, badania możliwości zastosowania bioodpadów do rekultywacji gleb oraz szeroko pojęty biomonitoring środowiska. Prowadzimy również badania toksykologiczne, które właściwie dotyczą testów ostrych i do tego celu wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, m.in. zestaw Microtox, ale wykonujemy również inne testy. Tutaj w tej chwili znajdujemy się w takiej pracowni mikroskopowej, gdzie mamy najdroższy sprzęt, który wykorzystujemy tutaj w badaniach naukowych, biologicznych. Jak Państwo widzicie, po lewej mojej stronie znajduje się mikroskop konfokalny, po prawej stronie mamy drugi mikroskop fluorescencyjny i z tego sprzętu korzystają zarówno pracownicy naukowi, jak również studenci, także doktoranci czy dyplomanci realizujący swoje dyplomy. Znajdujemy się w Laboratorium Produktów Naturalnych i Biomasy. Z uwagi na zgromadzoną tutaj infrastrukturę badawczą prowadzimy tu badania z analizy składu chemicznego produktów pochodzenia naturalnego, zarówno związków czystych, jak i materiałów, a także biomasy. Posiadamy nowoczesny termograwimetr, ale również analizator elementarny firmy Perkin Elmer i kalorymetr, który służy do badania ciepła spalania. Prowadzimy badania głównie dotyczące analizy bioróżnorodności gleb poddanych działalności antropogenicznej. Też badamy w nich aktywność mikrobiologiczną. Ponadto prowadzimy badania dotyczące wpływu zanieczyszczeń środowiska na rośliny, na mikroorganizmy oraz na człowieka, a także prowadzone są badania dotyczące oddziaływania środków farmaceutycznych na środowisko. Studenci koła naukowego Helisa, działającego przy Katedrze Chemii, Biologii i Biotechnologii, mają możliwość poznania wielu technik badawczych, w tym szeregu różnych metod spektroskopowych. Obecnie znajdujemy się w pracowni metod spektroskopowych, na wyposażeniu której znajduje się szereg różnych nowoczesnych aparatów, m.in. do badań spektroskopowych, spektroskopii podczerwieni, spektroskopii Ramana. Dostępna aparatura umożliwia badanie różnych prób, zarówno w roztworach, jak i w ciele stałym. Możemy tutaj badać produkty pochodzenia naturalnego, polimery, także materiały budowlane i szereg różnych materiałów, które są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu.